Witajcie na kanale Trudne Czasy. W wywiadzie premier Danii Mette Frederiksen wezwała sojuszników Ukrainy do zaprzestania dyskusji na temat czerwonych linii i zniesienia ograniczeń dotyczących wykorzystania przekazanej broni, w tym do ataków na terytorium Rosji. Pomimo apeli Ukrainy w obliczu nasilonych rosyjskich ataków powietrznych na ukraińskie miasta, kraje zachodnie, w tym USA i Wielka Brytania, ograniczyły użycie przez Ukrainę broni dalekiego zasięgu, aby zapobiec głębokim uderzeniom w Rosji, rzekomo w celu uniknięcia eskalacji. Moja sugestia jest taka: zakończmy dyskusję o czerwonych liniach. Twierdziła, że publiczne dyskusje o takich ograniczeniach były błędem podczas wojny, po prostu dając Rosjanom zbyt dobrą kartę w ich rękach. Duński przywódca odrzucił obawy, że pozwolenie Ukrainie na używanie broni przekazanej przez Zachód do ataków dalekiego zasięgu w Rosji oznaczałoby eskalację. Frederiksen podkreśliła: najważniejsza czerwona linia została już przekroczona. I to wtedy Rosjanie wkroczyli na Ukrainę. Obecnie kluczowe kraje zachodnie, w tym USA, odmawiają Ukrainie prawa do używania zachodnich pocisków do ataków głęboko na terytorium Rosji, obawiając się eskalacji trwającej wojny. W odpowiedzi Ukraina zwiększyła wykorzystanie dronów bojowych do ataków dalekiego zasięgu, aby zmniejszyć możliwości ataku Moskwy. Frederiksen podkreśliła powtarzające się wahania wśród sojuszników Ukrainy w Europie i USA dotyczące dostaw sprzętu. Odbywały się ciągłe dyskusje na temat tego, czy możemy to dać, powiedziała. Naprawdę dobrze byłoby powstrzymać opóźnienia, które miały miejsce. I myślę, że ograniczenia dotyczące używania broni powinny zostać zniesione. Dania poinformowała już prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, że broń przekazana przez Danię nie podlega żadnym ograniczeniom, o ile Ukraina przestrzega prawa międzynarodowego. Duński premier skomentował również globalny charakter wojny rosyjsko-ukraińskiej, stwierdzając: to, co teraz widzimy, to Rosja, która zbliża się do Korei Północnej i Iranu. I nie sądzę, aby Rosja była w stanie prowadzić wojnę na pełną skalę w Europie bez pomocy Chin, niestety. Dodała: to nie jest więc konflikt europejski, to konflikt globalny, a konsekwencje były niezwykle poważne. Oświadczenia Frederiksen pojawiają się, gdy prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ma naciskać na przyspieszenie dostaw broni podczas spotkania z prezydentem USA, Joe Bidenem, na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w tym tygodniu. Krótko przed północą, z 22 na 23 września, siły rosyjskie rozpoczęły atak na Zaporoże, w wyniku którego rannych zostało 16 osób, w tym 15-letni chłopiec, według Iwana Fiodorowa, szefa obwodowej administracji wojskowej Zaporoża. Miasto Zaporoże, położone około 30 km od linii frontu, odzwierciedla bliskość Charkowa do granicy z Rosją. Wcześniej będące celem sporadycznych ataków rakietowych miasto zaczyna teraz stawiać czoła atakom bombami szybującymi, podobnie jak Charków. Rosyjskie bomby szybujące są nieprecyzyjne, co oznacza, że ataki są skierowane na całe dzielnice mieszkalne, a nie na konkretne budynki. Fiodorow poinformował za pośrednictwem swojego kanału Telegram, że 4 osoby trafiły do szpitala, a 4 kobiety są w stanie średnim. Atak spowodował uszkodzenia budynków mieszkalnych, pojazdów, lokali gastronomicznych i biblioteki. Uszkodzonych zostało 13 wieżowców, placówek edukacyjnych, nieruchomości prywatnych, samochodów, garaży i domów jednorodzinnych, stwierdził Fiodorow. Według doniesień rosyjskie wojsko przeprowadziło 7 ataków, początkowo przy użyciu bomb kierowanych wymierzonych w stolicę regionu i okręg zaporoski. Narodowa Policja Obwodu poinformowała, że amunicja uderzyła w obiekty infrastruktury cywilnej, uszkadzając 13 budynków mieszkalnych, 2 placówki edukacyjne i 5 pojazdów. Regina Karczenko, sekretarz Rady Miasta, poinformowała, że 3 uderzenia wymierzone były w centralną część miasta, wpływając na obszary mieszkalne, strefę parkową i obiekty socjalne.
Ratownicy ewakuowali mieszkańców z uszkodzonych budynków mieszkalnych, ratując 27 osób, z których 20 zostało uwięzionych w swoich domach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy poinformowało, że strażacy ugasili pożar samochodu i pożar balkonu w jednym z mieszkań oraz przeprowadzili prace awaryjne w celu demontażu zniszczonych konstrukcji przy wejściach do mieszkań. Wczoraj w nocy w atakach na Ukrainę użyto mniej rosyjskich dronów wybuchowych. Zamiast zwyczajowych kilkudziesięciu, Rosja podobno wystrzeliła tylko 4. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały, że w nocy wykryto 6 rosyjskich zagrożeń powietrznych w ukraińskiej przestrzeni powietrznej, 2 kierowane pociski rakietowe i 4 jednokierunkowe drony szturmowe Shahed. Ukraińska obrona powietrzna skutecznie zestrzeliła 3 drony nad obwodem sumskim. Pozostałe cele, 1 dron Shahed i 2 kierowane pociski rakietowe, zostały zneutralizowane za pomocą walki elektronicznej, uniemożliwiając im dotarcie do celów. Lokalni mieszkańcy podzielili się swoimi doświadczeniami z publicznym nadawcą Suspilne. Alina, wracając z pracy w czasie eksplozji, zastała swoje mieszkanie poważnie uszkodzone. Nadia Shorina, która została ranna w ataku, opisała, że obudziła się pokryta szkłem. Jej synowa, Tetiana Sniszko, wspomniała, że ratownicy musieli uwolnić Nadię, ponieważ drzwi były zablokowane. Małżeństwo Knysz zostało uwięzione w swoim mieszkaniu i otrzymało pomoc od ratowników. Pan Knysz opowiedział o potężnym wybuchu, który zrzucił go z kanapy i wypchnął jego żonę na korytarz. Ludmyla Lewina, 73 lata, obudziła się na dźwięk eksplozji i znalazła odłamki szkła we włosach, a okno jej mieszkania zostało rozbite. Natalia, osoba przesiedlona z Bakhmut, porównała to doświadczenie do podobnych ataków w swoim rodzinnym mieście, wyrażając potrzebę ponownego znalezienia nowego lokum. Przypominamy o ostatnich wydarzeniach na froncie. Około 21 osób zostało rannych w rosyjskich atakach na wysokie bloki mieszkalne w obwodzie charkowskim na Ukrainie. Bomby spadły w sobotnią noc w dzielnicy Szewczenkowski na północnym wschodzie Ukrainy, powiedział lokalny gubernator Ołech Syniechubow. Według pana Syniechubowa wśród rannych było 8-latek i 2 17-latków. Co najmniej jedna osoba zginęła, a ponad tuzin zostało rannych, gdy pocisk uderzył w dom opieki w Sumach, poinformowała administracja wojskowa regionu. W placówce przebywało podobno około 200 pacjentów, którzy po ataku zostali przeniesieni do innych domów opieki. Wołodymyr Zełenski powiedział, że jego plan zwycięstwa jest już ukończony po wielu konsultacjach. Prezydent Ukrainy wskazał, że jego celem jest jedynie stworzenie warunków akceptowalnych dla Ukrainy przy jednoczesnym utrzymaniu siły kraju i uniknięciu wszelkich zamrożonych konfliktów. Wszystkie punkty, wszystkie kluczowe obszary zainteresowania i wszystkie niezbędne szczegółowe uzupełnienia planu zostały określone, powiedział Zełenski. Najważniejsza jest determinacja, aby go wdrożyć. Pan Zełenski powiedział, że nie ma alternatywy dla pokoju. Żadnego zamrożenia wojny ani żadnych innych manipulacji, które po prostu odroczyłyby rosyjską agresję do innego etapu. Ukraiński przywódca uda się również w czwartek do Waszyngtonu na rozmowy z Joe Bidenem i Kamalą Harris. Rosja zajęła 2 wioski w zachodnim obwodzie kurskim, powiedział starszy dowódca. Siły Moskwy również nacierały przeciwko tysiącom ukraińskich żołnierzy, którzy w zeszłym miesiącu przebili się przez rosyjską granicę w największym zagranicznym ataku na Rosję od czasów II wojny światowej.